Ja nawet nie mówię do niego tato. On był ze mną raz, może dwa razy na tydzień, na krótko. Czekała mama, czekałam ja, czekał brat. A ja uwielbiałam się z nim bawić, rozmawiać. Kiedy przychodził, rzucałam mu się na szyję, siadałam na brzuchu i był tylko mój. Przynosił mi książki, czytał wiersze, opowiadał o Bogu i świecie Zofii. Ja nigdy nie bałam mu się przyznać, że dostałam złą ocenę. Mówił, że najważniejsze jest dobre życie, nie dobre stopnie. Ufałam mu. Raz poszliśmy na groby jego rodziców, poszliśmy tam w milczeniu, płakaliśmy i on powiedział: "Przepraszam. Przepraszam?". A ja nawet nie wiem, kto pierwszy umarł, jego mama czy tata. Zaprzeczył wobec swojej rodzonej siostry. Zadzwoniłam do niej i powiedziałam, że jestem jego córką. To niemożliwe, pani żartuje. Ja dziś nie mam dnia na żarty, jestem jego córką. Ja chciałabym mieć koszulkę z napisem Mój tata jest księdzem. Jego siostra nie chciała się ze mną spotkać, żeby tylko nikt się nie dowiedział. A on był zły. Mówił, że mogłam go uprzedzić, że jakoś by to zorganizował, ale nieprawda, bo nie miał dla nas czasu, a z ludźmi siedział, kawkował. Tak wiem, z księdzem każdy chce. Ale nigdy też niczego nie przesunął. Nie odwołał. Żadnego duszpasterstwa pasterstwa rodzin, żadnej mszy. Tak wiem, z nim każdy chce. Ale to mama wzięła cały ciężar tej sytuacji na siebie. Sama nas wychowała. Całe dnie pracowała, bo musiała nas wszystkich utrzymać. On mówił, że ma biedną parafię, do niczego się nie dokładał. No dobra, stał po wózek, kupił wanienkę, ale nawet kiedy jechał z nami na wakacje, zdarzało się, że to ona za wszystko płaciła. W końcu kupiła dom w połowie drogi między nami a jego parafią. No, wtedy było trochę lepiej, mogliśmy tam spędzać razem święta. Ale biskup dał mu wybór: albo zerwie kontakt, albo skończy w jakiejś dziurze. To było całe jego bohaterstwo, że wtedy nie zaprzeczył naszemu istnieniu. A kiedyś pojechaliśmy na jego urodziny. Skarżył się, że jest ciągle sam, więc wpadliśmy na pomysł, że zrobimy mu niespodziankę. Wchodzimy: mama, ja, brat a u niego stół, dziesięć osób i Nadia. A co ty masz takiego w sobie, że ona jest ci tak oddana? Mama cię nigdy nie zdradziła, a czy ty byłeś jej wierny? Czekała na ciebie trzydzieści lat. Nadia, gosposia. Głupio to brzmi, gosposia. Mówiłam ci: weź sobie mężczyznę, jak chcesz mieć gosposie. Weź sobie inną, dochodzącą, proszę cię. Mówiłeś, że nie, bo Nadi ufasz. Jest z tobą prawie tyle samo czasu, co mama, wie o nas wszystko. Nie scenę przy niej zrobiłam. Kiedy trzaskałam drzwiami twojej plebani, wybiegała za mną i mówiła: miłko, wszystko będzie dobrze, zrobię ci herbaty. Hodowałeś w sobie wizję. Że wszystko będzie dobrze, że jesteśmy taką fajną, ukrytą gdzieś rodziną. Ciebie było za mało, rozumiesz? Jakie my przestępstwo ukrywamy? Naszą miłość? Kłamiemy, bo to grzech? Nie jest grzechem. Nie oddziela ani ciebie, ani mnie od miłości Boga, więc w imię czego? Nie przyznajesz się do mnie. Dlaczego jestem zaprzeczonym dzieckiem? Ty boisz się ludzi, nie Boga. Ja czasem zaczynam ten temat, że są księża, którzy mają dzieci, i nie odchodzą. Ludzie mówią, że to sytuacja nie do zaakceptowania, że to skandal, że ktoś taki wciąż jest księdzem. Ale są gorzkie słowa, że klechy, hipokryci, takim to dobrze tylko seks i kasa, żadnych świętości. Ale oni nic nie rozumieją. Nie rozumieją, że ty jesteś dobrym człowiekiem. Ja widzę to. Jestem z ciebie dumna. Ty cuda czynisz z ludźmi. Martwe zamieniasz w żywe. Imponujesz mi. Lubię z tobą rozmawiać. Ja zostałabym księdzem, gdyby to było możliwe. Pamiętasz, jak chciałam iść na teologię? Zawahałeś się, bo ktoś mógłby nas skojarzyć. Bo mogłoby się wydać, że jestem Twoją córką. A chrześcijaństwo to nasz dom. Mój i Twój. Dla mnie to najpiękniejsza kultura świata. Zmartwychwstanie to szał. Przecież to Ty mnie tego nauczyłeś. Chciałabym móc w to wierzyć, ale gubię się. Nie wiem, a może ja po prostu jestem niedojrzała? Bo złoszczę się na rzeczy, z którymi już dawno powinnam się pogodzić i przyjąć takie, jakie są. I gdzie jest dumny tata dwójki dzieci? Gdzie jest mój tata? Mówisz, że ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Ja wszystko rozumiem. Że najważniejszy jest Bóg, a nie ja. Że bardziej kochasz Boga niż nas. Ale nie mogę Ci wybaczyć zaprzeczenia. Wiem, co Ci mówiłam. Zniknij z naszego życia, nie bądź blisko, gardzę Tobą. Brzydko. Nikomu nie wolno tak mówić. Tato, tato, kocham Cię.